Poranna Loża Radiowa. I w porannej Loży Radiowej witamy naszego gościa, Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie naszych szanownych radiosłuchaczy. Mamy dzisiaj sporo tematów do omówienia, ale zacznijmy proszę od wypalania traw, bo to jest coś takiego, co powtarzamy jak mantrę co roku, ale wydaje się, że chyba tak trzeba, bo wciąż są osoby, które ten proceder stosują, niestety. Niestety każdego roku o tej samej porze przychodzi nam się zmierzyć z tym problemem, który występuje w szczególności niestety na obszarach wiejskich. Wciąż dominuje mit, mimo że społeczeństwo jest coraz bardziej uświadomione. Wydawałoby się, że jest to jakiekolwiek tutaj zbawienie dla gleby, gwarancja lepszych plonów. Wręcz odwrotnie, jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tutaj prowadząc kampanię Stop Wypalaniu Traw, próbujemy obalić ten mit. Absolutnie jest to katastrofa ekologiczna, jest to spustoszenie tak naprawdę gleby. Taka gleba, aby przywrócić swoje warunki naturalne, potrzebuje kilku, nawet kilkunastu lat, aby się zregenerować, tak? Więc jest to ze wszech miar niekorzystne, ale także ma swoje wymierne tutaj sankcje, jeśli chodzi o oczywiście kodeks wykroczeń, ale także sankcje wynikające z przepisów o dopłatach bezpośrednich, ponieważ taki rolnik, który dopuszcza się takich procederów, no musi się liczyć z tym, że dopłaty mogą być zmniejszone bądź całkowicie odebrane w przypadku uporczywego wypalania traw. I tutaj to bardzo mocno wybrzmiało w wszystkich ujęciach podczas ostatniej konferencji prasowej, jaką zorganizowałem z komendantem Policji Opolskiej, jak i komendantem Straży Pożarnej, gdzie właśnie podkreśliliśmy, jak bardzo jest to ze wszech miar niekorzystne, ale także prowadzi do ogromnego zagrożenia, nie tylko dla mienia ludzi, ale także dla zwierząt, tak, i jest po prostu niekorzystne z punktu widzenia agrotechnicznego, ponieważ zmniejsza plony, wyjaławia glebę, także skończmy z tym mitem, że jest to jakkolwiek pożyteczny proceder. Wypalanie traw wiąże się, tak jak pan dyrektor mówi, z możliwością utraty tych dopłat, ale to chyba też jest tak, że jakby w zależności od stopnia winy, prawda? Jakie tu są obszary, jaka to może być skala? Oczywiście, no widełki zawsze są bardzo duże, tak w prawie tutaj karnym wykroczeń, to też są kary grzywny, czy tutaj jakieś drobne mandaty, tak, ale w zależności od skali. Natomiast agencja może pomniejszyć takie dopłaty procentowo, bądź całkowicie odebrać w przypadku uporczywego wypalania traw. I tutaj takie porozumienie nawiązaliśmy właśnie z służbami, gdzie będziemy się nawzajem informować, bo kierownik biura powiatowego właściwy do przydzielania dopłat bezpośrednich przez agencję, no trudno jest mu powziąć wiedzę o takim procederze, natomiast służby zawsze są na miejscu, są na pierwszej linii tutaj walki z tego typu zdarzeniami, więc będą informować kierowników biur powiatowych. Czyli tu będzie ta współpraca, tak? Na linii policja, straż i agencja, żeby się nawzajem informować, że do takiego procederu doszło. Dokładnie tak, to jest w naszym szeroko pojętym interesie i dlatego bardzo dziękuję tutaj komendantom zarówno policji, jak i straży za taką daleko idącą przychylność, zrozumienie i deklarację współpracy w tym obszarze. A zdarzyły się już jakieś przypadki, że złapano takiego rolnika niesfornego? Zaczynamy tutaj tą akcję, na pewno będzie podsumowanie tej kampanii informacyjnej. No, tych przypadków, jak mówiły służby, jest naprawdę sporo, więc tutaj jako agencja włączamy się i mam nadzieję, że spotkamy się na podsumowaniu tej akcji i tych przypadków będzie jak najmniej naprawdę. Czyli najpierw podchodzimy do sprawy edukacyjnie, no a później ewentualne oczywiście, sankcje, strasznie brzmi, ale jednak. Przede wszystkim tak, profilaktyka i liczymy tutaj na zrozumienie, ponieważ no, trudno tutaj zgodzić się na zatruwanie środowiska, na niszczenie mienia, zagrażenia ludziom, zwierzętom. To jest bardzo niebezpieczne i ze wszech miar niekorzystne. No kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat wypalania traw, wspomniałam o tym, że to jest temat, który powtarzamy co roku. Tylko tak się zastanawiam, no jeżeli co roku o czymś mówimy, no to jesteśmy świadomi pewnego problemu, pewnego procederu. Pytanie, jak się zmienia świadomość rolników? Maleje to zjawisko? Jak to w pana ocenie wygląda?
Myślę, że maleje. Tutaj komendanci podkreślili, że ze względu na COVID było mniej tych przypadków, tak? Natomiast no, dopóki będą one się powtarzały, a co roku się powtarzają, choć ze zmniejszoną oczywiście skalą, no to jeszcze mamy tutaj dużo do zrobienia. Panie dyrektorze, no to teraz coś wyliczymy. Śląska Agencja, Dolnośląska Agencja, Ośrodek Rolniczy w Łosiowie, niedawno też Radio Opole. Sporo umów ostatnio było podpisanych w zakresie współpracy. Sporo tych podmiotów, sporo instytucji. Na czym te współprace mają polegać? Powiem tak, no jako tutaj taką najważniejszą działalność sobie określiłem na początku dobrą współpracę, tutaj podkreślałem, obejmując urząd dyrektora, tak, że będę współpracował z każdym, z każdą organizacją, również z mediami, więc tutaj takich współprac zostało podpisanych bardzo wiele na przestrzeni ostatnich miesięcy, można już powiedzieć, tak. Z Radiem Opole oczywiście na działalność edukacyjno-informacyjną jest to dla nas szalenie istotne, dlatego bardzo tutaj dziękuję panu prezesowi, który no bardzo tak z dużym zrozumieniem przyjął tą propozycję i tutaj będziemy informować rolników na bieżąco w takich tematycznych audycjach o działalności agencji, ponieważ dobrze poinformowany rolnik o naszych działaniach, to tym bardziej skuteczne działania, na tym nam najbardziej zależy. Tu zatrzymajmy się na chwilkę, bo ciekawą rzecz pan powiedział właśnie o tym dobrze poinformowanym rolniku. Zdarza się tak, że rolnik rozkłada ręce i mówi, no przepraszam, nie wiedziałem, że mogłem z czegoś skorzystać. To jest częste zjawisko? Staramy się docierać, no mimo pandemii, trudnego czasu, docierać do rolników, być wśród rolników, jak najbardziej wykorzystać wszystkie tutaj kanały dostępne informacji. Właśnie temu też mają służyć te porozumienia, które nawiązuje, czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który również bardzo blisko tutaj współpracuje z rolnikami w zakresie pomocy, świadczenia pomocy, wypełnianiu wniosków, tak, informowaniu o bieżących naborach. Wykorzystujemy wszelkie możliwe kanały, aby informacje, aby tutaj z rolnikami się kontaktować, ponieważ bardzo, bardzo dużo mamy działań ciekawych, z których warto skorzystać. Tych środków jest naprawdę dużo, więc szkoda, żeby one się marnowały. I tutaj podkreślam, dobrze poinformowany rolnik to dobrze wydatkowane środki, a w obszarze modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa mamy naprawdę jeszcze sporo do zrobienia, choć bardzo dużo zostało już zrobione. Tutaj rolnictwo na przestrzeni ostatnich lat się zmieniło nieprawdopodobnie. Mm-hmm. Agencja Śląska i Agencja Dolnośląska, no można by powiedzieć nasi sąsiedzi, jak z nimi będziemy współpracować jako Polszczyzna? Tak, tutaj zdecydowanie wymiana doświadczeń, wymiana informacji, wspieranie się w bieżących sprawach, problemach, tak, to są absolutnie zbieżne. Jesteśmy jedną organizacją, więc tutaj wyznaczyłem sobie jako cel, aby przynajmniej z sąsiadami dobrze współpracować. Działamy na pograniczach często też wspólnie, ponieważ gdzieś te działki rolne sąsiadują z sobą, więc tutaj mamy dużo, dużo również wspólnych inicjatyw. No chociaż te trzy województwa mogą się i na pewno przecież się różnią, jeśli chodzi o zakres, tak, o tereny rolnicze na tych poszczególnych województwach. Oczywiście, no Opolszczyzna jest bardzo dobrze rozwinięta, jeśli chodzi o rolnictwo. Tutaj mamy mnóstwo grup producentów rolnych, dobrze wykwalifikowanych rolników. Tak jak podkreślałem, każdy program przez nas realizowany w swoim założeniu ma podwyższanie kwalifikacji, modernizację, jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt, tak, rozwijanie, zwiększanie wartości ekonomicznej gospodarstwa, poprawianie jego konkurencyjności. Także te wszystkie środki są naprawdę bardzo dobrze celowane, te wszystkie programy pomocowe są tak sprofilowane, aby to rolnictwo stawało się coraz bardziej atrakcyjne, konkurencyjne i to jest nasz cel, który realizujemy na co dzień z tak naprawdę pomocą tutaj ogromną, znakomitej kadry pracowników agencji, którym serdecznie dziękuję za ich naprawdę ciężką pracę i za wspaniałą współpracę właśnie naszym beneficjentom. No w kadrach opolskiej agencji też było trochę zmian. Mam tutaj na myśli Brzeg, Nysę i Opole. Pojawili się nowi pracownicy, nowi szefowie, tak, tych powiatowych oddziałów agencji.
Tak, agencja ma 11 biur na terenie województwa, 11 biur powiatowych. Przychodząc do agencji, znałem tę instytucję, ponieważ wcześniej pracowałem jako kierownik biura powiatowego, następnie jako zastępca dyrektora, więc no, nie ukrywam, że zacząłem od takich istotnych zmian organizacyjnych, zarządczych, no, również personalnych, które miały za zadanie usprawnienie naszego działania w dalszej perspektywie. I to póki co sprawdza się, mam nadzieję, że z dobrym pożytkiem zarówno dla funkcjonowania agencji, jak i dla beneficjentów. A jeszcze jakieś zmiany są przewidziane? Zmiany są oczywiście naturalnym tutaj zjawiskiem. W każdej instytucji to jest żywa organizacja, natomiast najistotniejsze zmiany zostały dokonane. Agencja dobrze, uważam, funkcjonuje, cieszy się ogromnym zaufaniem. Blisko 90% beneficjentów ocenia nas według ostatnich badań pozytywnie, dobrze, a nawet bardzo dobrze. Także z tego się cieszymy, nie chcemy utracić tego zaufania. Wojciech Komarzyński jest naszym gościem. Do rozmowy wracamy za chwilkę. I wracamy do rozmowy z naszym gościem, który jest, przypominam Państwu, Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Jesteśmy, panie dyrektorze, prawda? Sprawdzamy. Witam raz jeszcze, tak, słyszymy. Tak, jest tak. Bardzo dobrze. Dobrze poinformowany rolnik powinien wiedzieć, że już ruszyła kampania. Od 3 dni można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW-u za 2021 rok. No właśnie, od 15 marca to wszystko się dzieje. Panie dyrektorze, prosimy o szczegóły. Tak, od 15 marca, jak co roku, to jest najbardziej powszechne działanie, to są dopłaty obszarowe, które przysługują każdemu producentowi rolnemu. To jest działanie, które cieszy się największym zainteresowaniem. Każdy rolnik składa wniosek i otrzymuje dopłaty do hektara. Te takie obligatoryjne, jak jednolita płatność obszarowa, ale także może skorzystać z innych tutaj deklaracji i uzyskać dodatkowe wsparcie. Może skorzystać z pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa ekologicznego, na które bardzo mocno stawiamy. Również są płatności dla młodego rolnika. Także szereg innych działań. Są też zmiany tutaj, jeśli chodzi o ten rok. Wyłącznie w wersji elektronicznej można składać wniosek. Jest to duże ułatwienie, ponieważ rolnik nie musi sam wyliczać tutaj, tylko wskazuje konkretne działki, tak, podaje strukturę upraw, sam kalkulator wylicza, jaka dopłata rolnikowi przysługuje, ale także również ci mali rolnicy do 10 hektarów muszą zadeklarować strukturę upraw. To dla celów realizacji właśnie programu rozwoju obszarów wiejskich jest konieczne, więc od nowa należy złożyć te wnioski. Nie ma już tutaj oświadczeń, które były składane w poprzednich latach o podtrzymaniu tutaj deklaracji z roku poprzedniego. Jakby gruntownie składamy elektronicznie na nowo. A jak taki wniosek złożyć? Wniosek złożyć można przez dedykowaną temu aplikację Wniosek Plus. To jest aplikacja, którą tutaj oferuje agencja, tak? Rolnicy najczęściej korzystają z pomocy ośrodków doradztwa rolniczego, które za symboliczną tutaj kwotę pomagają rolnikom wypełniać te wnioski. Ale jeśli chodzi o pomoc techniczną, oczywiście z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa, również agencja ma taki obowiązek, ale tylko i wyłącznie w zakresie pomocy technicznej, ponieważ agencja nie może jakby wypełniać wniosków, które następnie rozpatruje. Natomiast pomoc techniczna, udostępnienie stanowiska komputerowego z zachowaniem, powtarzam, wszelkich warunków bezpieczeństwa w dobie pandemii, również w biurach powiatowych jest świadczona. No właśnie, bo zastanawiam się, czy wszyscy będą potrafili taki wniosek złożyć. No wiadomo, że z internetem dzisiaj żyjemy za pan brat, no ale niekoniecznie wszyscy tak mają. Powiem tak, bardzo dużo wniosków, znakomita większość już w poprzednich latach była składana, ponieważ to nie jest nowość, dziś już mamy jakby do czynienia z obowiązkiem, tak? Natomiast tutaj raczej rolnicy to traktowali jako przywilej, ułatwienie i korzystali właśnie z tej aplikacji, ale powtarzam, że w dużej mierze rolnicy korzystają z pomocy doradców rolnych, czy to w ODDR-ze, czy w firmach komercyjnych, to właśnie odbywa się bardzo sprawnie. A umawiając się w powiatowych oddziałach agencji, trzeba się umówić wcześniej, czy można przyjść tak od razu, nie umawiając się?
Zalecałbym umówienie się telefoniczne ze względu na warunki bezpieczeństwa zarówno beneficjenta, jak i pracowników, o których tutaj również dbamy, więc aby nie doszło do jakichś niepożądanych sytuacji, musi się to z największym rygorem odbywać. Proszę jeszcze powiedzieć, bo mamy też nabory wniosków z PROW-u, które ruszają z końcem marca, dokładnie 31. No i tutaj mamy pomoc dla młodych rolników, no ale też bezzwrotna pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Jeszcze mamy chwilkę czasu, żeby się zapoznać z tymi wnioskami. Tak, to są działania tak zwane premiowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. One już były realizowane, to nie jest pierwszy tego typu nabór. On jakby wpisuje się w strategię wspólnej polityki rolnej, ponieważ tutaj bardzo mocny nacisk na młodych rolników jest stawiany. Taki rolnik, chcąc przystąpić do takiego programu, przypominam, że kwota, którą można uzyskać, jest znacznie większa, ponieważ w przeszłości wynosiła 100 tysięcy, obecnie jest to 150 tysięcy złotych. Znaczy to jest maksymalna kwota, tak, którą można uzyskać? To nie jest maksymalna, to jest po prostu stała kwota premii, którą otrzymuje rolnik, wypłacana w dwóch ratach. I taki młody rolnik musi zrealizować biznesplan, który jest jakby elementem dokumentacji aplikacyjnej. W ramach tego biznesplanu musi zwiększyć wartość ekonomiczną swojego gospodarstwa, rozwinąć, wzbogacić o nowy sprzęt bardzo często, tak, ale również podnieść swoje kwalifikacje, jeśli tutaj nie może wykazać dyplomu na początku, to po prostu musi uzupełnić swoją wiedzę i taki dokument nam przedłożyć. Więc jest to ze wszech miar korzystne, ponieważ jak widzimy, rolnictwo się zmienia, rolnicy są coraz bardziej świadomi i wykwalifikowani, ponieważ wtedy zwiększa się również konkurencyjność, przewaga na rynku, a mamy do czynienia nie tylko z konkurencją wewnętrzną, ale przypominam, że rynki są otwarte, z konkurencją zewnętrzną. Tak, więc tutaj w całej Unii tak konkurujemy, więc to jest też w naszym interesie. No, a taki młody rolnik to też jest, myślę, istotna informacja. Nie może otrzymać tak z marszu tych pieniędzy, tylko jednak musi się czymś wykazać, czyli też spełnić te określone kryteria, o których pan powiedział. To też istotne. Dokładnie, dokładnie tak. Wszystkie te kryteria, o których powiedziałem tutaj, muszą zostać spełnione, więc spełnienie, jakby realizacja biznesplanu jest warunkiem wypłaty wszystkich środków z tej premii. No i też spora kwota w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw, bo tutaj 60 tysięcy bezzwrotnej pomocy, to też ważne. Tak, myślę, że tutaj podobne również premiowe działanie z tym, że dla rolników już wszystkich, tak, którzy mają małe gospodarstwo, którzy chcą zrestrukturyzować, zmodernizować swoje gospodarstwo, wyposażyć w nowy sprzęt, uczynić je po prostu bardziej konkurencyjnym i również na bazie tutaj realizacji biznesplanu działamy i tutaj 60 tysięcy taka premia wynosi. I to też jest stała kwota, tak? Tu nie ma widełek. Przy działaniach premiowych to są stałe kwoty, dokładnie tak. A proszę powiedzieć, zeszłoroczny nabór jak wypadł? Było spore zainteresowanie tą pomocą dla młodych rolników? Oczywiście, że tak. Zawsze on cieszy się dużym zainteresowaniem. Ja może odniosę się do 100 dni, ponieważ jutro akurat mija 100 dni, tak jak przeliczyłem, od kiedy pełnię funkcję dyrektora. To jest przeogromna pomoc w ramach wszystkich działań, aby zobrazować skalę, jakiej inwestujemy w polskie rolnictwo. To jest 170 milionów złotych w ostatnich 100 dniach, więc to jest ogromna satysfakcja, ale także wymierny wkład właśnie w rozwój opolskiego rolnictwa w ramach wszystkich działań, łącznie z tymi działaniami, o których teraz z panią redaktor rozmawiam. Kolejne 100 dni, jak będzie wyglądało? Jakie plany? Kolejne 100 dni, mam nadzieję, sprawne realizowanie naszych ustawowych zadań. Tak, wszystkie nabory, te, o których pani mówiła, rozpoczynają się już w najbliższym czasie, więc też będzie nabór na modernizację gospodarstw rolnych, rozwój usług rolniczych. To są ogromne działania, gdzie rolnik może ubiegać się o znacznie większe kwoty, bo nawet 500 000, więc tutaj działania inwestycyjne charakteryzują się już naprawdę
dużą skalą, odtworzenie potencjału rolnego. Również 15 wystartował nabór. Będziemy tutaj realizować, jeżeli na klęsk żywiołowych, tak, rolnik dostał strat, może ubiegać się o wsparcie w odbudowę po prostu swojego potencjału rolnego. Wszystkie te działania będą realizowane. Mam nadzieję, że jak najbardziej sprawnie przy takiej dobrej współpracy z naszymi beneficjentami, jak to miało dotychczas miejsce. No to my na pewno będziemy też to obserwować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, pani redaktor. Bardzo dziękuję słuchaczom.